Scena w filmie. Aha. Głoszenie? Tak. O, Eryk. Cześć. Skończyliście? Gotowe. No i jak? Dziś poszło gładko. A. Rozmawialiśmy, że masz się dobrze od powrotu. Mhm. Tak. Biłem się z myślami, bałem się, że nie podołam i to mnie dołowało. Denerwowałeś się, bo ostatnio źle ci poszło? Tak. Czytałem słowa Boga i zrozumiałem swój stan. Wiem jak praktykować. Jest dużo lepiej. Jak ci się to udało? Opowiedz nam. Jasne, wejdźmy. Dobrze. W mojej ostatniej roli nie wczułem się w stan emocjonalny postaci i nie uchwyciłem jej osobowości. Kierowałem się swym zrozumieniem. Niby przyjmowałem rady reżysera, ale grałem po swojemu. To nie pasowało do postaci, i film był nieudany. Przywódczyni przeniosła mnie do ewangelizacji. Moja arogancja i niewłaściwe pełnienie obowiązku opóźniły filmowanie. Było mi wstyd, więc chciałem odpokutować za wykroczenia głoszeniem. Długie godziny spędzałem głosząc Ewangelię. Nawróciłem już sporo ludzi, co mnie motywowało. Dlatego opierałem się, gdy zaproszono mnie na casting. Sądziłem, że się nie nadaje. Bałem się, że tym razem też pójdzie mi źle. Nastał kluczowy czas ewangelizacji i dobrze mi to szło. Musiałbym to zarzucić, gdybym dostał rolę. Poza tym, ta postać była w wielu scenach. Gdybym zagrał dobrze, to w porządku, ale w przeciwnym razie znów spowodowałbym przestój. To byłoby wykroczenie i opóźnienie w dobrych uczynkach. Podwójnie bym na tym stracił. Uznałem, że odpuszczę. Zastanawiałem się, czy przywódczyni kieruje się własnymi preferencjami. Powiedziałem jej: Nie udźwignę tej roli, szukaj dalej, ale nalegała, żebym spróbował. Nie miałem wyjścia. Uznałem, że i tak nie dostanę tej roli, więc zrobię to byle jak i niech sami zdecydują, nie wybiorą mnie. Na planie powiedziałem reżyserowi, czy nie pamiętasz jak ostatnio nawaliłem, czemu znów tu jestem, odparł nikt inny nie nadawał się do zagrania tej roli. Omówiłem z przywódczynią wszystkie aspekty tej sprawy. To ważny film, a ty nadajesz się dobrze do tej roli, pomyśl o całokształcie pracy i przyjdź skupiony. Mhm. Skoro film był tak ważny, tym bardziej bałem się grać. Poprzednio zawiodłem. A jeśli tym razem też nie zagram dobrze? Cokolwiek mówili, twierdziłem, że nie dam rady. Aby tego dowieść, postanowiłem nie starać się na tym castingu. Wtedy wróciłbym do głoszenia. Gdybyś nie dał z siebie wszystkiego pewnie i tak. Nie wypadłbyś za dobrze. Racja. Tak. Gdy tak postanowiłem, poczułem się nieswojo. Trochę się bałem. Jeśli tym sprzeciwię się woli Boga, to go obrazi. Racja. Pomodliłem się tymi słowami. Boże, poprowadź mnie, bym pojął Twą wolę, poddał się jej bez buntu. Na zgromadzeniu Usłyszałem wstrząsające słowa Boga. Lekcje posłuszeństwa są najtrudniejsze i najłatwiejsze. Na czym polega trudność? Ludzie mają własne pomysły. To, że ludzie mają pomysły, nie jest problemem. Ludzie mają serca i mózgi, mają własne pomysły. Nie na tym polega problem. Na czym więc polega? Na skażonym usposobieniu. Gdyby nie skażone usposobienie, człowiek by się podporządkował, choćby miał wiele pomysłów. Jeżeli ktoś rozsądnie mówi, muszę podporządkować się Bogu, nie będę się usprawiedliwiał ani upierał, wydawał wyroków, jest mu łatwo się podporządkować. Taka osoba nie jest zadufana w sobie. Jeśli się nie upiera, to znaczy, że jest rozsądna. Jeśli ulega, to osiągnęła praktykę prawdy. Jeżeli zawsze chcesz sam podejmować decyzje, przekonywać innych i upierać się przy własnych pomysłach, to problematyczne. Dlatego, że rzeczy, przy których się upierasz, nie są pozytywne. Pochodzą ze skażonego usposobienia. Wszystkie one są wytworem tego usposobienia. Nie będziesz praktykował prawdy, mimo że będziesz jej szukał, będziesz modlił się mechanicznie. Gdyby ktoś omówił z tobą prawdę i ujawnił twoje wypaczone intencje, jaką podjąłbyś decyzję? Czy z łatwością poddałbyś się prawdzie? Poddanie się byłoby dla ciebie trudne, buntowałbyś się i przekonywał innych do swoich racji, mówiąc, podejmuję decyzję dla dobra domu Bożego, dlaczego mam się podporządkować? Nie byłbyś w stanie ulec. Stawiałbyś również opór, a to stanowi świadome wykroczenie. Czy to niepoważny problem? Kiedy ktoś omawia z Tobą prawdę, a Ty nie umiesz jej przyjąć i świadomie popełniasz wykroczenie przez opór wobec Boga, to poważny problem. Możesz zostać obnażony przez Boga i odrzucony. Jak zmienić skażenie? Najpierw sprawdź, czy Umiesz się podporządkować Bożym planom i przyjąć wszystko, co Bóg dla Ciebie przygotowuje. Amen. 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 Słowa Boga ujawniają nasze stany, gdy jesteśmy nieposłuszni. Kryje się zatem zepsucie. Racja. Poczułem się, jakbym się przebudził. Słowa Boga opisywały mój stan. Wzbraniałem się przed graniem, kłóciłem się, nie chcąc się poddać. Nie poradziłem sobie poprzednio z rolą. Dobrze mi szło głoszenie Ewangelii. Więc czemu znów miałbym grać? Sądziłem, że to kaprys przywódczyni. Opierałem się, miałem zepsute usposobienie. Wtedy pojąłem, że chociaż ludzie zapraszali mnie na casting, tak naprawdę zaaranżował to Bóg. Tak. Upieranie się przy swoim byłoby buntem. Tak. Gdy to pojąłem, zmieniłem nastawienie. Choćby nie wiem co, muszę się poddać, dać z siebie wszystko, potraktować to poważnie. Ku memu zaskoczeniu dostałem rolę. Dobrze, że temu uległeś. Tak. Przeczytałem inny fragment słów Boga. Jak przyjmować i rozumieć prawdę o podporządkowaniu się? Większość ludzi wierzy, że trzeba być posłusznym, nie stawiać oporu w obliczu trudności, że to podporządkowanie. Ale nie rozumieją, dlaczego Bóg chce, by ludzie się podporządkowali, jakie to ma znaczenie, jak należy się podporządkowywać i z jakim zepsuciem uporać. Ludzie jedynie przestrzegają reguł i myślą, znaczy to, że gdy mam gotować, to nie zamiatam, a kiedy mam zamiatać, to nie czyszczę szkła. Robię to, co powinienem. To proste. Nie muszę zwracać uwagi na myśli. Bóg się tym nie zajmuje. Tymczasem to dzięki podporządkowaniu się ludzi Bóg rozprawia się z ich buntem i zepsuciem, by naprawdę się podporządkowali. To prawda o podporządkowaniu się. W jakim stopniu ludzie powinni ją pojąć? Czegokolwiek Bóg od nich wymaga, mają to zrobić, bo to jest wola Boża, mają jej bezwarunkowo ulec. Jeśli ludzie osiągną to zrozumienie, pojmą podporządkowanie się, będą mogli je praktykować i zadowolą Boga. Amen. Amen. Skłoniło mnie to do refleksji, choć przyjąłem rolę, jakbym się podporządkował. W świetle słów Boga to nie było poddanie się. Musiałem szukać prawdy, wyzbyć się zepsucia. I działać według zasad. To dobrze, tak. Myślałem, podczas filmowania byłem bierny, czułem w sercu opór. Jakie zepsucie mnie kontrolowało. Przeczytałem fragmenty słów Boga, dały mi wgląd w ten problem. Bóg Wszechmogący mówi, Antychryści nigdy nie są posłuszni zarządzeniom Domu Bożego i zawsze ściśle łączą swój obowiązek, sławę i status z nadzieją na błogosławieństwa oraz na swoje przyszłe przeznaczenie. Jak gdyby po utracie reputacji i statusu nie mieli już nadziei na otrzymanie błogosławieństw i nagród, a to odczuwają, jak Utratę życia. Dlatego mają się na baczności wobec przywódców i pracowników Domu Bożego, żeby ich marzenie o błogosławieństwach nie zostało zniszczone. Kurczowo trzymają się swojej reputacji i statusu, bo myślą, że to ich jedyna nadzieja na uzyskanie błogosławieństw. W oczach Antychrysta. Bycie pobłogosławionym jest czymś większym niż samo niebo, większym niż życie, ważniejszym niż dążenie do prawdy, zmiana usposobienia czy osobiste zbawienie, ważniejszym niż dobre wypełnianie obowiązków i bycie istotą stworzoną spełniającą standardy. Uważają, że bycie istotą stworzoną spełniającą standardy. Należyte wykonywanie obowiązku i zbawienie to wszystko nieistotne sprawy, niemal niewarte wzmianki, gdy tymczasem zyskanie błogosławieństw jest jedyną rzeczą w całym ich życiu, o której nigdy nie potrafią zapomnieć. Cokolwiek im się przytrafia, czy jest to sprawa duża czy mała, Traktują ją niewiarygodnie, uważnie i ostrożnie, i zawsze zostawiają sobie jakąś furtkę. Ci, którzy zawsze są sceptyczni wobec Boga, ciągle go analizują, wiecznie próbują zawierać z nim układy, czy to są ludzie o szczerych sercach? Co się znajduje w sercach takich ludzi? Przebiegłość i zło. Wiecznie analizują. A co analizują? Stosunek Boga do ludzi. Przez cały czas analizują stosunek Boga do ludzi. Na czym polega problem i dlaczego to robią? Bo to dotyczy ich żywotnych interesów. W głębi serca myślą: Bóg stworzył te okoliczności dla mnie. On sprawił, że to mi się przydarzyło. Dlaczego to zrobił? Innym ludziom się to nie przydarzyło. Dlaczego musiało się przytrafić właśnie mnie? I jakie będą tego późniejsze konsekwencje? To są rzeczy, które analizują. Analizują swoje zyski i straty, błogosławieństwa i nieszczęścia. A czy analizując te sprawy? Są w stanie praktykować prawdę? Czy mogą przy tym być posłuszni Bogu? Nie mogą. A jaki jest wynik, gdy ludzie myślą tylko o własnych interesach? Gdy działają wyłącznie z myślą o sobie, nie jest im łatwo podporządkować się Bogu. A nawet jeśli by chcieli, nie mogą. A jaki jest ostateczny wynik takiej analizy? Prowadzonej przez ludzi, którzy ciągle myślą o własnych interesach, wszystko co robią jest nieposłuszeństwem i sprzeciwem wobec Boga. Nawet gdy nalegają na pełnienie obowiązku, wykonują go niestarannie i zdawkowo, w negatywnym nastroju. W sercu przez cały czas myślą, jak wykorzystać sytuację. I nie znaleźć się wśród przegranych. Takie są ich motywy przy pełnieniu obowiązku. I w ten sposób próbują dobić targu z Bogiem. Co to za usposobienie? To przebiegłość, złe usposobienie. Nie jest to już zwykłe, zepsute usposobienie. Eskalowało do niegodziwości. A gdy w sercach mają tego rodzaju złe usposobienie, tym samym walczą z Bogiem, powinniście jasno widzieć ten problem. Jeśli ludzie wiecznie analizują Boga i przy pełnieniu obowiązku próbują dobić z nim targu, czy mogą odpowiednio wykonać obowiązek? Absolutnie nie. Amen. Amen. Antychryści nie poddają się planom domu Bożego, robią cokolwiek chcą, chcą wymienić pozorne wysiłki na piękne przeznaczenie, lecz gdy nie udaje im się zdobyć błogosławieństw, robią się niedbali, odrzucają obowiązki. Bóg dokładnie opisał mój własny stan. Zaproponowano mi rolę, a ja myślałem tylko o swej przyszłości. Dobrze mi szło głoszenie Ewangelii, więc robiąc to dalej, zbierałbym dobre uczynki i pokutował, zapewniając sobie przeznaczenie. Jako aktor poniosłem porażkę i mogło się to powtórzyć. Gdybym zakłócił filmowanie, to znów byłoby wykroczenie i opóźnienie w dobrych uczynkach. Nie warto. Próbowałem się wymigać. Używając mojej porażki jako wymówki, poszedłem na casting niechętnie. Chciałem to zrobić byle jak. Reżyser jasno powiedział, że jestem najlepszym kandydatem. Nie obchodziły mnie potrzeby kościoła. Myślałem o tym, na jakich obowiązkach skorzystam, i wykalkulowałem, że dla mojego Przeznaczenia lepiej będzie głosić Ewangelię niż grać, więc opierałem się i odrzuciłem rolę. Chciałem czerpać korzyści z obowiązków, by nie być na straconej pozycji. Kościół dawał mi obowiązki według swych potrzeb, powinienem je przyjąć. Tak. Ale ja byłem jak biznesmen. Myśląc, czy film przyniesie mi korzyści, te godnie brzmiące powody były przykrywką dla moich podłych pobudek. Przejawiałem kłamliwe i złe usposobienie, próbując wchodzić w układy i gierki z Bogiem. Bez ujawnienia faktów trudno dostrzec, co jest w głębi naszych serc. Racja. Myślałem, że głosząc Ewangelię mam wzgląd na wolę Boga. Tak naprawdę chciałem nawracać ludzi, by odpokutować za swoje wykroczenia i zyskać chwalebne przeznaczenie. Poprzez obowiązki dążyłem do błogosławieństw. Pawła, poraziła wielka światłość na drodze do Damaszku. A potem zaczął głosić Ewangelię, by zyskać koronę sprawiedliwości. W swoich motywacjach nie różniłem się od Pawła. Byłem nierozsądny, sprzeciwiałem się Bogu jak Paweł. Ta myśl sprawiła, że poczułem wstręt do siebie. Spoliczkowałem się, a potem modliłem się ze łzami. Boże, w obowiązkach próbowałem się z Tobą targować, byłem zły i kłamliwy. Uciekam się do gierek w mojej relacji z Tobą po tylu latach wiary. Nie przypominam istoty ludzkiej, proszę zbaw mnie. Amen. Amen. Potem przeczytałem te słowa Boga. Przeznaczenie i los są dla Was bardzo istotne. Troszczycie się o nie. Sądzicie, że jeśli nie będziecie bardzo ostrożni, utracicie przeznaczenie i zrujnujecie własny los. Wysiłki tych, którzy trudzą się tylko z myślą o przeznaczeniu, są daremne. Takie wysiłki nie są szczere są fałszywe i zwodnicze. Tych, którzy Działają tylko z myślą o przeznaczeniu, na koniec czeka klęska, albowiem fałsz jest przyczyną niepowodzeń w wierze w Boga. Osiągnięcie zbawienia nie zależy od obowiązku danej osoby, lecz od tego, czy rozumie i zyskuje prawdę, czy umie poddać się Bogu i Jego ustaleniom, nie zważać na swoją przyszłość i przeznaczenie. I móc być uznaną za istotę stworzoną. Bóg jest sprawiedliwy i święty, i to jest standard, którym mierzy całą ludzkość. Ten standard jest niezmienny i musisz o tym pamiętać. Zapisz ten standard w swoim umyśle i nie myśl o znalezieniu innej ścieżki, by dążyć do jakiejś nierealnej rzeczy. Boże, standardy dla wszystkich pragnących zbawienia są niezmienne, niezależnie kim jesteś. Amen. 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 Słowa Boga pokazują, że gdy ktoś się stara tylko dla dobrego przeznaczenia, to fałszywie wypełnia obowiązki. Kieruje się zasadą coś za coś. Nie umie być szczery i posłuszny Bogu, nie zmienia usposobienia. Bóg go nie pochwali. Właśnie. Bóg patrzy na to, czy ludzie mają prawdę. Tak. Pomyślałem o swoich doświadczeniach. Po porażce w filmie, czułem, że zawiodłem i popełniłem wykroczenie. Martwiłem się o swe przeznaczenie. By zadość uczynić, rzuciłem się w wir ewangelizacji. Nawróciwszy kilka osób, myślałem, że jestem oddany Bogu, liczyłem na dobre przeznaczenie. Nie szukałem prawdy i nie myślałem o tym, czemu wcześniej zawiodłem jako aktor. Głosząc Ewangelię, przejawiałem zepsucie, naruszałem zasady i miałem błędne poglądy. Ignorowałem to. Wystarczyło mi. Że co dzień głoszę Ewangelię. Moje zepsucie nie zmieniło się. Zadowalałem się drobnymi osiągnięciami. Zrobiłem się arogancki, pragnąłem błogosławieństw. Pomyślałem o Pawle, który nawrócił wielu, ale nie niósł świadectwa o Panu Jezusie ani o słowach Boga, lecz wywyższał siebie. Był coraz bardziej arogancki. Nie rozumiał, jak jego natura i istota są przeciwne Bogu, a na koniec swojej pracy i cierpienia użył jako kapitału, żądał korony sprawiedliwości. Świadczył o tym, że on sam jest Chrystusem i został potępiony przez Boga. Szedłem ścieżką Pawła i to było Niebezpieczne, tak. Pozwalając mi wziąć udział w filmie, Bóg znów dawał mi szansę. Mm -hmm. W tych okolicznościach mogłem się zastanowić i zrozumieć, że błądzę. To, co się działo, było zbawieniem dla mnie. Nie pojąłem tego. Myślałem, że udział w filmie odciągnie mnie od dobrych czynów. Nie odróżniałem dobra od zła. Gdy to zrozumiałem, przepełnił mnie żal, a także wdzięczność. Dziękowałem Bogu w modlitwie. Bóg aranżuje dla nas sytuacje, by nas zmienić. Są w tym jego dobre intencje. Właśnie. Gdy lepiej poznajesz siebie przez zmianę obowiązków i dostrzegasz Bożą miłość, to jest bardzo cenne. Mm -hmm. Czytałem więcej słów Boga. Pomogły mi pojąć wolę Boga i znaleźć ścieżkę. Bóg Wszechmogący mówi: Nie ma żadnej korelacji między obowiązkiem człowieka, a tym, czy będzie on pobłogosławiony, czy przeklęty. Obowiązek to coś, co człowiek powinien wypełnić. Jest to jego powołanie zesłane mu z nieba, a jego wykonywanie nie powinno zależeć od rekompensaty czy rozmaitych warunków bądź przyczyn. Tylko wtedy bowiem jest to wykonywanie swojego obowiązku. Być pobłogosławionym oznacza zostać udoskonalonym i cieszyć się Bożymi błogosławieństwami, doświadczywszy sądu. Bycie przeklętym oznacza, że usposobienie danej osoby nie ulega zmianie po tym, jak doświadczyła ona karcenia i sądu. Wówczas nie doświadcza ona również doskonalenia, lecz otrzymuje karę. Jednakże bez względu na to, czy zostaną pobłogosławione, czy przeklęte? Istoty stworzone winny wypełniać swój obowiązek, robiąc to, co do nich należy i to, co są w stanie zrobić. Każda osoba, osoba, która podąża za Bogiem, winna zrobić przynajmniej tyle. Nie powinieneś spełniać swojego obowiązku tylko dla uzyskania błogosławieństwa. I nie powinieneś odmawiać działania z obawy przed tym, że zostaniesz przeklęty. Pozwólcie, że coś Wam powiem. Wypełnianie swego obowiązku przez człowieka oznacza, że robi on to, co należy. Jeśli zaś nie jest w stanie swego obowiązku wypełnić, wówczas jest to Jego buntowniczość. Jeżeli prawda jest tym, czego szukasz, jeśli to, co wprowadzasz w życie, jest prawdą, i jeśli to, co zdobywasz, jest zmianą Twojego usposobienia, wówczas ścieżka, którą kroczysz, jest właściwa. Jeżeli to, czego szukasz, to błogosławieństwo ciała, a to, co wprowadzasz w życie, jest prawdą zgodną z Twoimi pojęciami, i jeżeli nie następuje zmiana twojego usposobienia, a ty w ogóle nie jesteś posłuszny Bogu wcielonemu i nadal żyjesz w niejasnym stanie, wówczas to, czego szukasz, z pewnością zaprowadzi cię do piekła, bo ścieżka, którą idziesz, jest ścieżką porażki. To, czy zostaniesz udoskonalony, czy odrzucony, Zależy od Twojego własnego dążenia i należy powiedzieć, że sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek. Amen. 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 Słowa Boga piętnują nasze błędne podejście i dają ścieżkę praktykowania. Tak. Bez względu na obowiązek, Bóg to zaplanował. To odpowiedzialność, którą należy przyjąć, i nie ma tu nic do rzeczy bycie błogosławionym czy potępionym. Mm -hmm. Tak. Bez względu na rodzaj obowiązku, nawet jeśli zawiodłem, lub nie miałem predyspozycji, powinienem się podporządkować, a potem szukać zasad, by dobrze wypełnić ten obowiązek włożyć w to całe serce. Modlić się do Boga i szukać pomocy innych. Tak powinienem działać. Nie mogłem samowolnie wybierać obowiązków i wiązać tego z błogosławieństwem. Podobnie dziecko powinno być posłuszne rodzicom. Odrzuciłem obowiązek, gdy Kościół wymagał współpracy, nie wypełniłem zadania. Byłem nieposłuszny. Racja. Tak. Moje wyobrażenia przysłaniały mi wszystko. Myślałem, że nawracając, by odpokutować, praktykuję prawdę, że muszę nawracać jak najwięcej. Ale nie rozumiałem woli Boga. Bóg chce, by ludzie umieli dążyć do prawdy w obowiązku i żeby bez względu na to, co złego uczynili, okazali skruchę i zmienili się by podporządkowali się Bogu i działali wedle zasad tak wypełnia się wolę Boga racja gdy chcemy pokutować w zamian za błogosławieństwo to nasze starania są nieszczere nie zyskamy aprobaty Boga mm -hmm. słyszałem o doświadczeniach niektórych głoszących Ponosili porażki, a niektórych nawet zwolniono. Ale potem czytali słowa Boga, by poznać swe zepsucie i przyczynę porażek. Umieli znaleźć zasady, praktykowania i w obliczu podobnych sytuacji zmieniali się, praktykowali prawdę. Tak. Ja tymczasem, choć głosiłem Ewangelię, to tylko w zamian za dobre przeznaczenie to transakcja, wymiana nie poddałem się Bogu, nie praktykowałem prawdy. Było mi wstyd. Gdyby nie nasze porażki, mielibyśmy się za wspaniałych nie pojęlibyśmy swego zepsucia, nie okazalibyśmy skruchy tak. Czytałem więcej słów Boga. Koniec i przeznaczenie człowieka nie zależą od jego woli ani od jego skłonności bądź wyobrażeń. Ostatnie słowo ma tutaj Stwórca, Bóg. W jaki sposób ludzie powinni współpracować? Mają tylko jedną drogę. Dążąc do prawdy, będąc posłusznym słowom Boga, ulegając mu i dostępując zbawienia, Ostatecznie osiągną dobry koniec i dobre przeznaczenie. Łatwo wyobrazić sobie przyszłość i przeznaczenie ludzi, którzy działają odwrotnie. Dlatego w tej kwestii nie skupiaj się na tym, co Bóg obiecał ludziom, jaki koniec przeznaczył ludzkości i co dla ludzkości przygotował. Nie ma to nic wspólnego z Tobą, to sprawy Boga i nie możesz ich pochwycić, wybłagać ani zdobyć drogą wymiany. Co powinieneś robić jako stworzenie Boże? Pełnij obowiązki całym sercem, umysłem i ze wszystkich sił. Co do reszty, czyli przyszłości, losu i przeznaczenia ludzkości, nie możesz o nich decydować. Znajdują się one w rękach Boga. Wszystko to dyktuje i organizuje Stwórca i nie ma to nic wspólnego ze stworzeniem Bożym. Amen. Amen. Słowa Boga pokazują, że jedynym sposobem by mieć dobry los jest dążenie do prawdy w obowiązku, podążanie za słowami Boga i wkładanie w to całego serca. Amen. Kiepsko zagrałem. W tamtym filmie, bo nie wczułem się w postać, arogancko nie szukałem zasad. Kierowałem się swoim zrozumieniem, odrzucałem sugestie innych. Jak miałbym dobrze pełnić obowiązek? Szukając ścieżki praktyki, trafiłem na te słowa Boga. Omawiaj z innymi wszystko, co robisz. Najpierw ich wysłuchaj. Jeśli pogląd większości jest słuszny i zgodny z prawdą, przyjmij go i podporządkuj się. Nie wpadaj w patos to nigdy nie jest dobrą rzeczą w żadnej grupie ludzi. Często omawiaj sprawy z innymi, wysuwaj sugestie i wyrażaj opinie. To twój obowiązek i twoje prawo. Lecz gdy trzeba podjąć decyzję, jeśli uczynisz to sam i każesz wszystkim podążać za Twoją wolą, pogwałcisz zasady. Dokonaj właściwego wyboru w oparciu o wolę większości i dopiero podejmij decyzję. Jeśli sugestia większości nie jest zgodna z zasadami, powinieneś wytrwać w prawdzie. To jest zgodne z zasadami prawdy. Amen. 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 Słowa Boga, wskazują ścieżkę praktyki. Racja. Powinienem za nimi iść. Zapomnieć o sobie, omawiać sprawy, słuchać sugestii innych i przyjmować pomysły zgodne z zasadami prawdy i dobre dla Kościoła. To postawa akceptacji prawdy. Tak. Zrozumiawszy to, poczułem się wyzwolony, miałem ścieżkę. Potem, w każdej scenie filmu, myślałem o emocjach i nastawieniu postaci. Rozmawiałem z reżyserem. Słysząc sugestię sprzeczną z moim sposobem myślenia, którego chciałem się trzymać, modliłem się, zapominałem o sobie i szukałem zasad z pozostałymi. Ta sugestia. Okazywała się słuszna. Dzięki temu poznałem własne braki i nie byłem już tak arogancki. Bywałem jeszcze uparty, lecz zapierałem się siebie i akceptowałem sugestie innych. Gdy wkładałem serce w obowiązki, mogłem przemyśleć, jak odegrać daną rolę. Nie bałem się, że będą mnie winić, zmieniłem myślenie. Czułem, że muszę dobrze pracować, i takie nastawienie dawało mi spokój. Amen. Dawałem z siebie wszystko podczas każdego nagrania. Czasem, nawet jeśli reżyser był zadowolony, czułem, że stać mnie na więcej i wkładałem serce w powtórkę. Tylko tak mogłem nie mieć do siebie żalu w żadnej scenie. Bogu, Bogu dzięki. dzięki. Tak działając, zrozumiałem, jak zagrać te role, a emocjonalne sceny stały się dużo łatwiejsze do zagrania. Wiedziałem, że to Bóg mnie prowadzi. Amen. Amen. Po każdej scenie modliłem się, dziękując Bogu za przewodnictwo. A Bogu dzięki. Dzięki temu zrozumiałem że bez względu na moje pojęcia wszystkie sprawy aranżuje Bóg. Im bardziej kłóci się to z moimi pojęciami, tym bardziej muszę szukać woli Boga i się poddać. Amen. Amen. To praktyczne doświadczenie wiele mi dało, Bogu dzięki. Bogu dzięki. Bogu dzięki.